ogólnodostępnych bibliotek i czytelni przeznaczonych dla lokalnych społeczności. Fundamenty dzisiejszej biblioteki publicznej w Machaczewie, pierwszej instytucji kultury zarejestrowanej w naszym mieście, tworzyły dwie biblioteki. Nasza biblioteka w Maleśninie została przekształcona w filię nr 3 i obecnie mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w dzielnicy Gorzyszyn. Rozwój biblioteki wiązał się z potrzebą zatrudniania nowych biblioteki. Po prostu jestem zdumiony, jak ludzie mogą myśleć w takich kategoriach, tak? Że można cofać się w rozwoju cywilizacyjnym. Rzeczywiście Biblioteka Wojewódzka, o której pan doktor Strok tutaj pewnie opowiedział trochę, to jest takie nasze też oczko w głowie, chociaż mamy bardzo wiele problemów, ale Biblioteka na Koszykowej to tradycja, historia, przeszłość, ale również... ...nasuniętej na oczy i z latarnią pojazdową w ręku. W pierwszej połowie sceny mówią zawsze odwróceni do siebie. Pan wchodząc. Niech jasny piorun trzaśnie wszystkie poczty razem. Posztylion pijany. Skapy narowiste, kareta jak z ciasta życia, nie jedzcie pewnie. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane i zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi, brum, bum, bum, budzi się w kałuży, to ani przyjemne, ani wesoło. Czy możemy przyjechać dalej? Szczęście, że uratowałem przecie latarnię z urzędową łojówką. Czy pan mnie nie słyszysz? Ubierać, przebierać, ubierać nie było końca. Gdybyśmy byli w czas wyjechali, bylibyśmy nim księżyc zaszedł, przebyli zły kawał drogi i nie byłoby katastrofy. Ale takie to już moje szczęście. Nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie stał. To mój sen strącił z mostku? A tak, poniekąd. Bo gdybyś był trochę grzeczniejszym i nie był stał, byłbyś mógł doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie byłbyś pan na mnie upadł.